Nad wyraz spokojny, ale to chyba wynika z faktu, że dopiero co rozegrał Ci pełne 90 minut i pewnie nieco zmęczony Tomasz Loska po meczu zaległym pomiędzy Radom Jakiem a Brukbetter Malikom Nieciecza. Meczu, który wygrywamy i dzięki temu robimy naprawdę milowy krok w stronę awansu do Ekstraklasy. Nad wyraz spokojny myślę, że dlatego, że tutaj każdy ma bardzo dużą pokorę w sobie. Trener nas wyczula i to jest kolejny krok, ale jeszcze nie zakończyliśmy naszej roboty. No i na pewno będziemy chcieli tutaj dalej twardo stąpać po ziemi, ale bardzo się cieszymy, bo rzeczywiście był to mecz kluczowy dla nas i mam nadzieję, że dalej będziemy tworzyć taką, na pewno będziemy dalej tworzyć taką zgraną drużynę. I dzisiaj to było widać na boisku, że od początku do końca byliśmy konsekwentni, zdeterminowani i walczyliśmy o te 3 punkty. Użytkownicy Twittera kilka tygodni temu opisali, że Mateusz Grzybek podpisał pakt z diabłem, kiedy strzelał te 3 bramki w doliczanym czasie gry. Jeżeli ty podpisałeś ten pakt, to było to chyba przed tym dzisiejszym meczem, no bo dzisiaj twoja bramka była zaczarowana. Nie, ja tam żadnych paktów nie będę podpisywał. Najważniejsze jest to, że Roman Gergel strzelił tą kolejną bramkę i to jest na pewno bardzo ważne, że mieliśmy tak naprawdę jedną klarowną sytuację, wykorzystaliśmy ją i to na pewno cieszy. No i zero z tyłu, to co było naszą mocną stroną jesienią, tutaj na wiosnę troszkę to zawodziło, ale teraz już znowu wróciliśmy na właściwe tory i w tym najważniejszym meczu sezonu na ten moment wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania. Wracając jeszcze do tego spotkania, trzeba obiektywnie przyznać, że w końcówce tego meczu była spora nawałnica, natomiast ty zachowywałeś spokój. Oczywiście pewnie byłeś skoncentrowany, natomiast nie było po tobie widać, żeby ta nawałnica miała się skończyć jakąś utratą bramki. Nerwowość na pewno nie pomaga na boisku w takich sytuacjach i też staram się w miarę możliwości zachowywać ten spokój, chociaż emocje naprawdę były duże. Przed meczem były bardzo duże emocje, bo gdzieś tam czytając internet czy różne portale, wszyscy stawiali, znawcy stawiali Radomiak jako faworyta tego meczu. W wypowiedziach trenera Radomiaka można było wyczuć dużą pewność siebie i po prostu twierdził, że naszym największym atutem jest wymuszanie fauli, rzutów karnych, rzutów wolnych, a takie coś na pewno nas nakręca i to nam na pewno bardzo pomogło. No a jeszcze w trakcie meczu padły takie słowa, że jesteśmy najsłabszą drużyną, która tutaj przyjechała. No i myślę, że tutaj trzeba zachować pokorę i popatrzeć na tabelę, że to my mamy 59 punktów na ten moment. Zostało 6 meczów do końca, wszystko przed nami, dalej my też pokornie do tego podchodzimy, a takie słowo niedocenienia i gdzieś takie zwroty w naszą stronę na pewno nas tylko bardziej podbudowują i poddenerwowały, żeby tutaj dzisiaj zdeterminowanie wyjść na to boisko, wyszarpać, wywalczyć 3 punkty. I chyba najlepszym podsumowaniem tego, co powiedziałeś i tego spotkania była ta szalona radość, bo naprawdę dzisiaj uśmiechnięta i bardzo głośna była szatnia. No tak, należało nam się, siedziało w nas wiele emocji i dzisiaj nareszcie zasłużyliśmy na to, żeby to wszystko móc solidnie wyładować.